Cześć, tu Borg, Retrogralnia, witam Was po świętach. Oczywiście o premierze Atari 400 Mini nie będę Wam już donosił, bo na kanale jest już recenzja tego produktu. Podobnie odpuszczam sobie kolejne newsy o planach kartridżowych Evergate, bo jest ich już za dużo. Ale oprócz tego zapraszam na kolejną porcję informacji, zapraszam na Retro Wieści. Na stronie Indie Retro News pojawiła się informacja o premierze nowej gry na ZX Spectrum 128K o nazwie El Bigotudo. Gra wyróżnia się wysokiej jakości grafiką, dźwiękiem, oferuje obfitą ilość akcji przez całą rozgrywkę. Gra opowiada o przygodach Carlosa Fernando Garaci, znanego również jako El Diablo Bigotudo lub po prostu El Bigotudo, wąsaty. Byłego agenta służb wywiadowczych, który musi znaleźć drogę do domu i przetrwać za wszelką cenę. Różne strony retro porównują El Bigotudo do gier takich jak Down There i Alienation, uznając ją za poważnego kandydata do gry roku 2024. Cena gry wynosi 3 euro, możecie ją sprawdzić. Studio Secret Base, znane z gry Double Dragon Gaiden, ma w planach przedstawić propozycję nowej gry z serii Golden Axe, która miałaby klasyczny, dwuwymiarowy, pikselowy styl graficzny. Do stworzenia przykładowych ekranów z gry zatrudniono autora Pixel Romy, którego prace prezentują się bardzo obiecująco. Deweloper podzielił się również informacjami na temat systemu magii w samej grze, który miałby być oparty na obszarowych efektach, zamiast efektów obejmujących cały ekran, jak to było w oryginale. Secret Base wcześniej już wyrażało zainteresowanie pracą nad tą marką, prezentując już wcześniej inne przykładowe ekrany dla nowej gry Golden Axe. Skoro jednak w tym momencie sama Sega pracuje nad nową odsłoną Golden Axe, to propozycja Secret Base może jednak nie zostać zrealizowana, ale pewnie Was jako fanów zainteresują same graficzki i to, jak ta gra mogłaby wyglądać, gdyby studio dostało zielone światło. Dobra wiadomość dla posiadaczy Amstradów CPC 128K lub GX4000. Nadchodząca gra Mighty Street Fighter z pewnością przyciągnie Waszą uwagę. Dzięki pracy zespołu Amstrad GGP już niedługo można będzie w nią zagrać. Gra prezentująca się jako unikalna wersja Street Fightera czerpie inspirację z projektu postaci w stylu chibi znanych z NES-owego Mighty Final Fight. Gra oferuje 8 postaci z oryginalnego tytułu, łatwy w obsłudze system menu, etap tutorialowy, etap treningowy, dodatkowe etapy z 10 unikalnymi tłami. Wiele stylów walki, w tym słynny Hadouken, wielu NPC-ów i bossów. No to czekamy. Bad Morita Team, znany z takich gier jak Vampire Slayer, Ninja Cool 2, Shower Adventure oraz świetnej konwersji gry Arcade Tokimal na ZX Spectrum, wydał nową grę na ten komputer. Ta gra nazywa się Penguin Attack. Jest to, można rzec, gra rodzinna, w której gracz rzuca śnieżkami w pingwiny i ośmiornice, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Penguin Attack wyróżnia się nie tylko zabawną rozgrywką, ale także wesołą muzyczką i fajnym ekranem startowym. Także jeśli szukacie czegoś dla swoich pociech, to proszę bardzo. Plus ta gra jest również dostępna w wersji na Amstrada CPC. NES Slotmaster to nowy otwartoźródłowy zamiennik 72-stykowego gniazda kartridża dla konsoli NES, stworzony przez Merlina Shawa. Jest to rozwiązanie, które pozwala na łatwą wymianę oryginalnego gniazda bez konieczności wprowadzania znacznych modyfikacji w konsoli. Wystarczy umiejętność demontażu górnej części konsoli i zamiany złącza. Slotmaster jest dostępny w formie projektu samodzielnego montażu, co pozwala na jego budowę za mniej niż $20. Projekt wykorzystuje przelotowe otwory montażowe przy lutowaniu, co ułatwia to lutowanie nawet początkującym. Projekt jest dostępny zarówno na GitHubie Shawa oraz jako projekt na stronie PCBWay, skąd można pobrać potrzebne produkty lub po prostu kupić płytki. Myślę, że jest to dobra informacja dla fanów NES-a, które od dawien dawna mają problemy z zużytymi portami na kartridże. Pojawiły się informacje o nowej wersji beta, konwersji klasycznej gry z automatów Moon Patrol na komputery Amiga, stworzonej przez Jotda, który stworzył kod, i Number 9, który stworzył muzykę. Gra, która zasłynęła z wprowadzenia paralaksy w bocznych strzelankach,
została przekonwertowana za pomocą assemblera. Nowa wersja dostępna jest nie tylko dla Amig z AGA, ale również dla starszych modeli z OCS i ECS. Wersja OCS działa na Amidze z 1 MB RAM-u, osiągając 25 klatek na sekundę, choć można się spodziewać lekkich spowolnień. Wersja ECS wymaga też 1 MB pamięci i działa ze stałą prędkością 25 fps. Natomiast wersja AGA wykorzystuje szybki tryb DMA i działa z prędkością 50 fps. Wersja ta oferuje również wyższą jakość dźwięku i dodatkową warstwę tła. Pełna wersja gry ma się pojawić wkrótce. Z jednej strony to fajnie, ale z drugiej, żeby była potrzebna Amiga 1200, żeby sobie zagrać w płynny Moon Patrol? Firma 8bit do zaprezentowała nową klawiaturę mechaniczną inspirowaną kultowym komputerem Commodore 64. Jest to drugi produkt w serii Retro Mechanical Keyboard firmy po wersji opartej na NES-ie i Famicomie. Klawiatura zachowuje charakterystyczny design Commodorka, w tym beżową obudowę i kolorowe dekoracje. Posiada niezależny panel sterowania, który obejmuje dwa duże przyciski i joystick. Posiada opcję połączenia jej do komputera przez USB, Bluetooth oraz bezprzewodowo po 2,4 GHz z możliwością korzystania z dołączonego dongla USB. Klawiatura wyposażona jest w baterię o pojemności 2000 mAh, która zapewnia 200 godzin pracy po 4-godzinnym ładowaniu. Cena urządzenia wynosi $110, a jego wysyłka rozpocznie się 26 maja. Klawiatura jest już dostępna w sprzedaży, znaczy była dostępna, bo już się oczywiście w tym momencie wyprzedała. Jeśli chodzi o mnie, to widzę tutaj ogromny minus. Brak semigraficznych znaczków znanych z oryginału, gdzie jest pecki. No i to wszystko. Niby poprzedni film przez te święta była 3 tygodnie temu, ale chyba generalnie cały świat też przez te święta zwolnił. Ale jak to mówią, święta, święta i po świętach, także widzimy się już za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.